wystawie Craig można zobaczyć pracę z kilku moich serii wykonanych w ostatnich 3 lat. Praca, którą widać obok mnie, pochodzi z cyklu obrazów pożerających rzeczywistość. Cykl rozpocząłem w 2010 roku i odnosi się do typowych motywów malarskich, jak scena rodzajowa, martwa natura, pejzaż, malarstwo. Obraz, który jest obok mnie, nosi tytuł Obraz pożerający moją pracownię. On powstał z przedmiotów, które zostały po remoncie, natomiast jakby główną pracą z tego cyklu o tytule Obraz pożerający pracownię to była wielka instalacja, która powstała w moim studio, wykonana z przedmiotów, które tam się znajdowały podczas remontu, to znaczy z rozwalonych ścian, ze zrywanej podłogi, z kabli wystających ze ścian, które wszystkie spotkały się w obrazie. Prezentowany cykl obrazów pożerających rzeczywistość odnosi też do ważnego dla mnie wątku niemocy, którą czułem jako malarz po akademii. A niemocy związanej z przedstawianiem po raz kolejny wątków wielokrotnie przerabianych przez artystów na przestrzeni wieków. Zależało mi, aby stworzyć obrazy, w których umieszczam realne przedmioty, które mogłyby stanowić inspirację dla danego tematu, a pod obrazie. I tak naprawdę tutaj rezygnuję z tej malatury, która jest właśnie pomiędzy podobraziem a inspiracją. Konkretnie czerwona praca, którą tutaj widzimy, to jest portret polskiego chłopa. Jest troszkę ironiczna, ponieważ po lekturze książki Skok w nowoczesność zorientowałem się, jak wyglądała sytuacja i społeczeństwo na terenach Polski w stosunku do zachodniej Europy. Jest taka wariacja wyobrażenia sobie portretu współczesnego chłopa wykonanego z błota, czyli takiego ziemistego pigmentu, który źle trzymał się i odpadł z podobrazia, zostawiając tylko jakieś fragmenty, tak jak błoto spękane na słońcu. Natomiast jest to dla mnie ważne, jeśli chodzi o tytuł, bo odnosi się do tego czasu, kiedy gdzieś na Zachodzie powstawały dostojne portrety baronów, hrabiów. Natomiast ja sobie tak wyobrażałem sobie, stop. Prace, które pokazuję na wystawie, pochodzą z różnych cyklów, natomiast co jest dla nich wspólnego, to, że wynikają z moich doświadczeń i osobistych, i artystycznych. Nie są tylko grą z historią sztuki, jakby to mogło wynikać, czy z obrazów pożerających rzeczywistość, czy też z portretu polskiego chłopa. Natomiast są przeniesieniem moich doświadczeń, moich emocji, mojego odbierania i przeżywania rzeczywistości, przez co dla mnie są bardziej podmiotowe.